witamy w kolejnym odcinku Bohaterów Historii. Jesteśmy w Toruniu. Za moimi plecami znajduje się Muzeum Etnograficzne i właśnie będziemy opowiadać o twórczyni tego Muzeum Etnograficznego, czyli o Marii Znamierowskiej-Priferowej. Po II wojnie światowej Maria Znamierowska-Priferowa trafiła do Torunia wraz z załogą Uniwersytetu Wileńskiego. Tutaj była wykładowczynią etnografii i jej miłością życia było stworzenie w Toruniu Muzeum Etnograficznego. I właśnie takie muzeum stworzyła w latach 50. Ale o szczegółach życia Marii Znamierowskiej-Priferowej oraz o Muzeum Etnograficznym opowie nam przewodnik toruński Paweł Kociński. Jesteśmy w Toruniu przed Muzeum Etnograficznym, gdzie toczy się właśnie remont tego muzeum, ale o Marii Znamierowskiej-Priferowej opowie nam specjalista od dziejów Torunia, przewodnik toruński Paweł Kociński. Witam Cię, Pawle. Witam Cię, Szymonie. Paweł, powiedz mi, kim była Maria Znamierowska-Priferowa i w jaki sposób zapisała się w historii współczesnego Torunia? Na pewno była postacią nietuzinkową. Pochodziła w ogóle z Wileńszczyzny, więc jak to powiedział Piłsudski, wszystko w Polsce co najciekawsze jest po brzegach, tak, jak na obwarzanku. Więc i ona była postacią bardzo ciekawą. Urodziła się w małej miejscowości tuż przy granicy dzisiejszej Litwy i obwodu kaliningradzkiego. Wtedy to było Cesarstwo Rosyjskie i Cesarstwo Niemieckie. Jej ojciec był tam na placówce, która zajmowała... Był po prostu... Pogranicznikiem. Pogranicznikiem, dokładnie. Pierwsze swoje, że tak powiem, kroki w edukacji zdobyła w Lajbawie, to jest dzisiejsza Łotwa. Tam zdała maturę, następnie znalazła się w Wilnie i to było, powiedzmy, jej takie pierwsze miejsce, pierwsze miasto większe, w którym zaczęła studia na odtwarzanym wtedy Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie i od samego początku jej zainteresowania kierowały się ku etnografii ze szczególnym takim nacechowaniem na rybołówstwo śródlądowe. I od samego początku zbierała jakby te wszystkie informacje, pracując, najpierw studiując na tym uniwersytecie, a następnie tworząc tam muzeum uniwersyteckie, a dokładnie jego oddział etnograficzny. A w jaki sposób, Paweł, trafiła Maria Znamierowska-Priferowa do Torunia? Wiem, że to było po II wojnie światowej. Tak, po II wojnie światowej, kiedy tereny dzisiejszej Litwy znalazły się w Związku Radzieckim, w Litewskiej Republice Socjalistycznej, cały uniwersytet postanowiono ewakuować do Polski. No i wybór, różne mamy przekazy, jak to się stało, wiele anegdot o tym, ale ostatecznie większość tych naukowców trafiła do Torunia i tutaj w 1945 roku stworzyli oni uniwersytet, który nazwano Uniwersytetem Mikołaja Kopernika i razem z tymi pracownikami uniwersytetu przybyła też Maria Znamierowska-Priferowa, która zaczęła tutaj tworzyć kierunek związany z etnografią. Miała też tak od samego początku, chciała stworzyć w ramach uniwersytetu muzeum etnograficzne. Czyli podobne takie jak w Wilnie stworzyła. Podobne takie jak w Wilnie, ale jakby na samym uniwersytecie spotkała się z pewnym oporem wobec tego. Więc zatrudniła się, została nawet zatrudniona w Muzeum Miejskim ówczesnym i tworzyła ten dział etnograficzny w ramach Muzeum Miejskiego, ale cały czas dążyła do tego, żeby Muzeum Etnograficzne w Toruniu stało się niezależną placówką. Samodzielną placówką, samodzielnym muzeum, okej. Okay. I to muzeum powstało w latach 50. Tak, dokładnie, bodajże to był 58 rok, kiedy muzeum zaczęło działać, ona stała się jego pierwszym dyrektorem. Jest taka bardzo fajna anegdota, która mówi, w ogóle Maria Znamierowska-Priferowa była bardzo piękną kobietą i uwielbiała nosić wielkie kapelusze. No, z racji różnych kontaktów w dawniej Wilnie i w Warszawie na uniwersytetach mogła dostać się do najwyżej postawionych osób w państwie. I wiemy, że poprzez bodajże męża miała znajomości z premierem ówczesnej Polski Ludowej, Cyrankiewiczem. Podobno bardzo go męczyła o to, żeby
Zgodził się na muzeum. Żeby zgodził się na muzeum, najpierw żeby w ogóle przyjść do niego na audiencję. Podobno pewnego razu przyjechała po prostu do Warszawy, podeszła do sekretarki, zapytała się, czy jest premier. Sekretarka oczywiście powiedziała, że go nie ma, że jest zajęty. Ona powiedziała, że jej to nie interesuje i weszła po prostu tak z biegu, jak to się dzisiaj mówi, z marszu prosto do gabinetu premiera. Podobno najpierw ujrzał jej nos, potem ujrzał rondo jej kapelusza, potem ją samą. No i jak ona zaczynała mówić, to już podobno nikt nie mógł się w to wbić, więc on koniec końców po prostu powiedział, dobrze, zgadzam się. Tą zgodę uzyskała już w 1954 roku, ale kilka lat trwał cały proces i w końcu tutaj w Toruniu powstało Muzeum Etnograficzne w bardzo wyjątkowym miejscu, ponieważ nie ma drugiego takiego miejsca w Polsce, żeby Muzeum Etnograficzne było w centrum dużego miasta. Zawsze jest ono gdzieś daleko poza, a my mamy Muzeum Etnograficzne i co więcej, nie tylko muzeum, ale także skansen, położony w samym centrum miasta. Wybrano na to budynek, który dawniej był zbrojownią artyleryjską, arsenałem pruskiego garnizonu, potem po wojnie były tu różnego rodzaju magazyny, a po pierwszej wojnie światowej, a po drugiej wojnie światowej właśnie przeznaczono ten budynek koniec końców na Muzeum Etnograficzne, a wokół niego w miejscu, gdzie dawniej znajdowały się fortyfikacje, stworzono skansen. Stworzono skansen właśnie za pomysłem i za staraniami Marii Znamienowskiej-Pryferowej. Ten skansen nie jest zbyt duży, no bo nie mamy tu zbyt dużo terenu w samym centrum miasta, ale ma jedną z największych, jeśli nie największą w Polsce, kolekcji rzeczy związanych z rybołówstwem śródlądowym. Czyli tym, czym się zajmowała, interesowała tak, nasza bohaterka. Ona się interesowała tym od samego początku swojej kariery naukowej. Napisała o tym magisterkę, potem zrobiła z tego doktorat i koniec końców no, te zbiory zebrała tutaj w Toruniu. Głównie one są tu z północno-wschodniej, powiedzmy, Polski i częściowo też w zachodniej. I do tego udało jej się wybudować budynek muzealny, całkiem nowy, obok tego arsenału, w którym jest główna część wystawy. Jest budynek, który ona specjalnie zaprojektowano dla niej pod wystawę etnograficzną związaną z rybołówstwem. Rozumiem. Niestety tej wystawy tam nie ma. Obecnie ten budynek wykorzystywany jest głównie jako miejsce różnego rodzaju eventów i targów. Super. Pawle, bardzo dziękujemy za przybliżenie historii Marii Znamierowskiej-Pryferowej. Jak słyszeliście, postać nietuzinkowa. Zapraszamy do oglądania cyklu Bohaterowie Historii. Paweł, bardzo dziękuję. Dzięki.